Serdecznie witamy wszystkich hodowców i ponownie rozmawiamy z panem prezydentem Janem Kawalerem. Tym razem nie jako prezydentem naszego związku, a jako hodowcą, czyli kolegą Janem Kawalerem, który nam opowie, jak się przygotowuje w tym roku do sezonu lotowego i też czym ewentualnie, czy wzmocnił swoją hodowlę nowymi nabytkami. Proszę bardzo. Do sezonu przygotowuje się prawie, że w ogóle się nie przygotowuje. Bo ja nie rozumiem przygotowań. Gołębie normalnie są złączone, były złączone, wychowały tam niektóre młode, niektóre nie. I były zamknięte praktycznie, jak się skończyły loty w roku ubiegłym. Od sierpnia były zamknięte. Zostały wypuszczone 14 kwietnia po raz pierwszy na oblot. No i codziennie trenują, gonią koło domu. Wywożę je też już ostatnio parę razy, żeby się rozruszały. No i 1 maja mamy lot i uważam, że będą przygotowane. Dostają odpowiednią karmę i są w dobrej kondycji. Gołębi mam niewiele, bo było 51, zginął. Jest 41 do lotu, tak? Tak, tak. Jest 49 do lotu. W tym jest 12 rocznych. A w rozpłodzie? W rozpłodzie jest 8 parek. No, nie ma potrzeby więcej hodować. Zresztą od lat odnoszę dobre, znaczy uzyskuję dobre wyniki w lotach. Ale jak tak obserwuję, to ten wynik robi kilkanaście gołębi. No więc po co chować masę, po to, żeby wybrać z tego później 12-15 gołąbków. A jakie to są gołębie? Z czego się one wywodzą? Z jakich linii? Raz? Gołębie... Zaczęła zacząć od tego, że gołębie hoduje, lotuje gołębiami od 69 roku. Już miałem pierwsze sukcesy w 69. W latach 70. 75 do 78 byłem mistrzem grupy lotowej w Wadowicach trzykrotnie. Raz pierwszym wicemistrzem. Później lotowałem w Bielsku, Białej, a teraz lotuję w oddziale Skoczów. To jest oddział numerze 027? 027. No gołębie lotują mi bardzo dobrze. No, i w oddziale, i w okręgu odnoszę sukcesy. W ostatnim, w 2012 roku w żadnym zespół zawodnic z okręgowym nie wypadłem poza 10. Byłem mistrzem tam w lotach dalekich, bodajże w C kategorii, wicemistrzem GMP. Miałem pierwszego lotnika okręgu. Również w regionie zdobyłem mistrza regionu i w kategorii C wicemistrza Polski. W C kategorii mam gołębia, który wygrał w konkurs redakcji, zdobywając komplet konkursów. Gołębie, no to gołębie pierwsze miałem od nieżyjącego już super hodowcy z Wadowic, mojego wielkiego przyjaciela Tadzia Gabola. Później wprowadziłem gołębie od Pawła Jarmundowicza, który były to te lachy od Wiktora z Lacha z Dydobczyc. No a wiadomo, że te gołębie to były te nasze polskie gołębie, a teraz no to mam dzięki moim przyjaciołom mam gołębie dobre, no nie z całego świata, ale wprowadzam gołębie z najlepszych linii zagranicznych. Z tym, że preferuję zawsze gołębia, który lata na odległościach od 100 do 800 przynajmniej. Takiego uniwersalnego. Tak, ja nie mam innych gołębi. Ja, u mnie te same gołębie robią ze 100 km, 170 dyplom i robią go z 700 km dyplom. Czy możemy się coś bliżej dowiedzieć z tych zachodnich gołębi, jakie rasy? Zachodnich, no to najlepsze ptaki mam w tej chwili pociągnięte po dwóch samczykach, które dostałem jajka od Marka Rzepki. To są posiostrze Bliksena, to są gołębie Gabi Vandenabele. No wspaniałe gołębie. Czy syn się trochę zaopatruje gołębiami od ojca, czy nie? To wiadomo, że się tam się zaopatruje. Teraz prowadzi zresztą już kilkanaście lat oddzielnie hodowlę, no ale zawsze przeważnie te same gołębie mamy. No. On zawsze z pewnym opóźnieniem, bo ja to testuję, on już bierze potem te gotowe. Ale lotuje się w tym samym oddziale? W tym samym oddziale teraz. Kiedyś syn lotował w innym oddziale, jak się wybudował w 2002 roku, to teraz lotujemy w tym samym oddziale. No więc oprócz jeszcze Vandenabele, no to mam gołębie i od Rogera Smeta, też to jest z tych najlepszych jego ptaków. Przyjaźnimy się, mam od Franka Rigole, ponadto pojedyncze sztuki Engelsy. Ale i to wszystko się krzyżuje, bo ja jestem zwolennikiem hodowli w krzyżówce, nie do pokrewieństwa, to sobie jakąś późniową łódkę wychowam, powiedzmy, żeby zachować krew tych dobrych gołębi. Natomiast tak to zdecydowanie krzyżówka. Te gołębie lotują. No w roku ubiegłym na przykład z dwóch maratonów miałem w okręgu pierwszą serię. Prawda?
Ja tak od siebie dodam, że... Pracowic 700 jest to. Kiedy robiłem zdjęcia u kolegi Mariusza Dmitruka w Białymstoku, tam przyniósł mi takie archiwalne zdjęcie gołębia rybitwy i też jednego, chyba córkę tego gołębia jeszcze miał u siebie. I to jest gołąb, którego kolega pamięta zapewne, co? No to jest chyba mój najlepszy gołąb, jakiego miałem. Zdjęcie jego tam było teraz? No to było wspaniale. Zresztą między innymi w 92 roku, jako jedyny gołąb w okręgu Bielsko-Biała, to jest na 2000 członków, miał komplet konkursów, a to było tak, że 7 konkursów, było ponad 500 lotów pod rząd i potem we wtorek było wkładanie rano na Harlingen jako ten 8 lot i on jako jedny zrobił wszystkie. A z czego ten gołąb się wywodzi? Z polskich gołębi? Z polskich gołębi od kolegi Pawła Jarundowicza z Tyglachów. Bardzo dobre gołębie na ówczesne warunki. Potrafił, zresztą im było ciężej, to lepciał lepiej. Wygrywał jeszcze jako 7-latek wygrał lot z 800 km, no 900 km to było. To zdjęcie tego gołębia właśnie na stronie u kolegi Mariusza Dmitruka, obrobione, można sobie zobaczyć tam. No tam koledzy mają, ja tego ptaka sprezentowałem mojemu przyjacielowi Zaskowskiemu, Heniowi do Augusta. To te okolice właśnie tam trafiło. Czy coś jeszcze mamy do dodania, panie prezydencie? No życzę wszystkim hodowcom udanego sezonu lotowego i żeby się nie dali zgłupieć tym reklamom, które wszędzie, wszyscy gdzieś się napotykamy. Im mniej chemii, tym lepiej te gołębie lecą. Byle były zdrowe, trochę witaminami wspomóż, trzeba i elektrolitem, i dobrą karmę, i trening koło domu. I wystarczy, żeby osiągać dobre wyniki. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia, a koledze życzymy jeszcze dobrego lotu. Do zobaczenia. Dziękuję.